Dzisiaj po godzinie 4 rano straż pożarna została zaalarmowana o pożarze, jaki wybuchł w zakopiańskim hotelu Belvedere. Przybyła na miejsce straż pożarna, zarządziła ewakuację gości obiektu. 401 osób zostało ewakuowanych. Druga taka pozytywna informacja to to, że nikomu nic się nie stało w wyniku tego pożaru. Te osoby ewakuowane są w innych obiektach pensjonatowo-hotelowych, także one są bezpieczne. Pożar został opanowany dopiero po godzinie 7 rano. Jak wyglądała walka z ogniem i która część budynku ucierpiała najbardziej? Działamy tutaj na poddaszu budynku, w zasadzie w północnym skrzydle obiektu hotelowego. Tam jest sytuacja jeszcze nieopanowana. Sytuację utrudnia nam silne zadymienie tam na tym poddaszu użytkowym i nieużytkowym. No i próbujemy w tej chwili ten pożar zlokalizować i nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się pożaru na dalsze części obiektu. Do walki z żywiołem zaangażowane zostały jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tatrzańskiego. Z pomocą przyszli także strażacy z powiatu nowotarskiego. Jednostki są zaangażowane z powiatu, ale i spoza powiatu. Zadysponowaliśmy również podnośnik hydrauliczny z sąsiedniego powiatu, z powiatu nowotarskiego. I dodatkowo jeszcze zadysponowany jest samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Chodzi o to, żeby po prostu na bieżąco aparaty ochrony dróg oddechowych były wymieniane i tutaj na miejscu napełniane. To nam po prostu ułatwi pracę. Obecnie jeszcze nie są znane przyczyny powstania pożaru. Jednakże goście hotelowi, którzy zostali ewakuowani z budynku, informowali nas o kominku, z którego to ogień mógł przenieść się na drewniane poddasze.